O Jezus, ile to było pisania, że oni by chcieli zobaczyć jakąś serię, że oni by chcieli zobaczyć parę odcinków z danego scenariusza, nie tylko jeden. Jak on mógł nagrać Tropico 6? Jak on mógł zranić w ten sposób swoich widzów? Jak on może chcieć się rozwijać na inne gry i na inne strategie? Tak nie wypada! A najlepsze było to. No dobra, widzowie, chcecie montowaną serię? Z czego? Schoja chcemy, schoja! Ale co mam nagrywać? Kaiserreicha, Rouda, Modern Day, Modern Day! No dobrze, ale czym mam w tym zagrać? Nie wiem! To czego wy chcecie? Nie wiemy! To co ja mam nagrywać? Kaiserreicha, Rouda! Ale na czym? Nie wiem, nagrywaj, nie wiem! Mniej więcej tak wyglądała moja chyba rozmowa z widzami ostatnimi czasy. Jeszcze taka mała anegdotka. Kiedyś napisałem pod jakimś filmem, gdy ktoś w Hoju 1 podbijał świat Związkiem Radzieckim i Ameryka robiła się czerwona. Ja napisałem wtedy, ale fajnie zobaczyć, jak Ameryka robi się czerwona. I grożono mi śmiercią pod tym komentarzem i wyzywano odlewaka. Piękne. Stany Zjednoczone. Ale to nie będą zwykłe Stany Zjednoczone. Prawdopodobnie miniaturka i opis już wam zdradzi, jakie będą te stany, ale w odcinku podtrzymam was jeszcze troszeczkę w niepewności, gdyż wiem, że praktycznie nikt nie otwiera i nie czyta opisów. O nie! Prezydent Kerensky został postrzelony. Ameryka w tym momencie ma bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o partie polityczne i tak dalej. Takie jest lore po prostu Kaiserreicha. No i mamy bardzo duże problemy i będziemy musieli przejść wojnę domową i stać się znowu hegemonem świata, gdyż, no jak chyba rozumiecie... O nie, Czarny Poniedziałek mnie uderzył. Ej! Wyskoczyło mi, że Soviet Union... Co? Wyskoczyło mi, że Soviet Union wypowiada wojnę i teraz pan Bukharin... I teraz sobie Bukharin z bomby przejął kraj, bez wojny domowej. Aha! Kurde, wpływy kryminalistów zalewają nasz kraj? MacLeak wypowiada wojnę Mongolii. Taka może ciekawostka, jeżeli ktoś z was nie wie, to ja miałem serię Mongolią na Kaiserreich. Wystarczy wejść w mój kanał, wpisać Mongolia i wam wyskoczy. Była seria tym panem. Podbiliśmy, no, dużo, można powiedzieć. Okej. Okay. Bunty. Rioty, czyli jakieś protestacje. Kogo to był? Wina policji, czy the SPA are the fault? Czy to jest wina SPA? To będzie wina SPA. Dobra, kto wygrywa? W New Jersey, demokraci, czy America First? Niech będzie America First. Ja tu też w międzyczasie sobie po prostu rozwijam mój kraj, badam sobie co nieco i tak dalej, i tak dalej. Ej, a to nie jest tak, że czerwone lato powinno dawać bonusy? Polska wybiera nowego króla, zobaczmy. Prawdziwy polski król, Augustyn I Czatyrowski. Kurde, poszli w prawdziwego polskiego króla, to wygląda dosyć ciekawie. Dobra, presidential election, America First, socjaliści czy National Unity? Pójdźmy z socjalistami, niech pan Jack Reed zasiądzie na tronie. Czyli co, to już nie będzie wojny domowej, czy... MacArthur rusza... Jak to? MacArthur ruszył na Waszyngton i przejął całe Stany Zjednoczone. Co tu się stało? Mamy wojnę domową. Zostajemy jako republika. Players aus. Stand by the republic. Zostajemy republiką. The revolution has begun, moi drodzy. Rewolucja się rozpoczęła. Druga amerykańska wojna domowa. Problem w tym, że ja nie mam dywizji. Jedyne, co teraz musimy zrobić, to po prostu wygrać tą wojnę domową. O Jezus, po co ty produkujesz kariery, jak nie masz gdzie tego wystawić, bracie? Po co ci to? Artylerii na maksa. Ciężarówki, go. Czołgi, go. Trzeba rozbujać ten amerykański przemysł. Kurde, pierwszy raz się spotykam w ogóle, żeby Ameryka potrzebowała jakichkolwiek surowców, nie? Mam jakieś siły lotnicze, więc to też się liczy. Sfokusujemy je aktualnie na północnym odcinku frontu. Wysyłamy moje dywizje do ataku. Perfect. Dziękuję. Dziękuję za chilijskich ochotników. Combined Syndicates of America, moi drodzy. Jedziemy. Internationale oczywiście, że się pojawimy. Tu jest przejście jeszcze, którego nikt nie broni. To zadanie powierzę tobie, przyjacielu. Okej, budujemy czerwoną flotę. Co wybieramy? Niszczyciele czy kruzery? Dobra, robimy kruzery. Miejmy tylko nadzieję, że tutaj naszym dywizjom się uda zwyciężyć. Okej, nasi piloci sobie tutaj radzą. Dobra, jednak będziemy potrzebować tutaj troszeczkę wsparcia powietrznego. Tutaj dominacja powietrzna powinna ich zaboleć. A tutaj na północy powinniśmy się przepchać bezproblemowo. Wow, Brytyjczycy dwie dywizje mi wyślą. Tutaj na froncie się, moi drodzy, utrzymamy. Powinniśmy się utrzymać na 90%. Musimy troszeczkę uwolnić brainlet z moich dywizji. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie się tutaj utrzymać. Zapomniałem też o wybraniu celu politycznego. Albo pójdziemy w Red National Guard, pójdziemy w produkcję motorized'ów i w ogóle mechanized ofensywki i tak dalej. Albo pójdziemy, kurde, w Liberation Army, czyli zainwestujemy więcej po prostu w piechotę.
Superior Firepower to jest coś, co chciałbym mieć, kurde. Dobrze, pójdziemy w piechotę. Jezus, oni mają 43 statki. Nie, to chyba źle wybrałem stronę w tej wojnie. Takie mam wrażenie. W międzyczasie sprowadziłem tutaj moich 5 dywizji zmotoryzowanych. To będą dywizje, które będą używane do po prostu przebicia. Czołgów mam 40, więc to jest tragedia po prostu. Czy jakbym dołożył tu czołg, to ile by było ich na minusie? 200. Dobra, niech się rozbuja produkcja, wtedy pogadamy. A moje ciężarówki będą starały się przebijać przez pojedyncze dywizje po prostu milicji. Jest, dziękuję za wsparcie od Francji i od reszty. Wow, 2000 M1 Garandów wpadło, naprawdę? Super. Co tu jest? Dyrektywa. Wybieramy syndykalistów i totalistów. Czy we made this? Nie, nie, nie. Wybieramy syndykalistów i totalistów, oczywiście. Dziękuję, przyjaciele. Brytyjczycy mi pomogli. Wyobraźcie, Brytyjczycy pomagają komunistycznej Ameryce. Żeby to miało sens, to muszę zdobyć Boston jak najszybciej, bo wtedy ich okrążę. Świetnie. Jeżdżamy im w plecy, moi drodzy. Cyk. Te dwie dywizje tutaj. Cyk. Boże, jaka tu się zadyma dzieje na tym Kaiserreichu. Każdy każdemu wypowiada wojnę, nie? Tutaj w południowej... Boże... Fajnie to wygląda. Dobra, unicestwienie tego kotła będzie bardzo proste, gdyż muszę po prostu przy linii brzegowej dolecieć do końca i to jest praktycznie tyle. Kurde, inni pomogli, Kanadyjczycy pomogli moim przeciwnikom z południa. Dobrze, focus on the home front, czyli skupiamy się na froncie domowym, czy skupiamy się na wrogu? Skupiamy się na froncie domowym. Stabilność to jest bardzo ważna rzecz w tej grze. Ojejku. Dobrze, teraz te 26 dywizji dołączy do planu. Te 5 dywizji jak najszybciej rusza na front. Aktualnie postanowiłem skupić moje po prostu lotnictwo tutaj na południu, gdyż chciałbym uzyskać tutaj dominację w powietrzu, z biegiem czasu oczywiście. I teraz metodycznie moimi ciężarówkami muszę się przełamywać. Tutaj będę miał... O Jezus, jakie tu są kary po prostu. River Crossing to jest minus aż 70%. Dobra. Pięknie, udało mi się, ale niestety nie mam czym obstawić frontu, więc muszę ruszyć od razu na tą dywizję i ją po prostu spuszować, bo będzie bardzo źle. I będziemy powoli, metodycznie puszować. Kurde, Waszyngton jeszcze nie zdobyty. Jak najszybciej moje ciężarówki tutaj transportuję do Waszyngtonu. No i teraz ta moja jedna dywizja, te moje jedne ciężarówki. Ojejku, oni tego nie przebiją. Musimy ruszyć tutaj, żeby zdobyć Waszyngton. Musimy zaatakować z przodu. Czołgów mam już 249. Czy mógłbym do moich rewolucjonistycznych sił dorzucić jeden czołg? Proszę. 49 będzie na minusie. Ale zrobimy to. No i to mi się podoba, moi drodzy. Waszyngton zostanie zajęty od razu. To za darmo nie zostanie zajęte. Czerwony terror. Szkoda. Jest! The Fall of Washington. Syndygaliści... Jezus Maria, wystarczyło tylko zająć Waszyngton i... Pięknie. Dobra. Jak najszybciej rozciągnąć front, przetransportować moje lotnictwo. Kurde, musimy dotrzeć do Nowego Orleanu, New Orleans, do Luizjany. Oczywiście dalej rozwijamy nasze drzewko tutaj, expand the army i ciśniemy. Nie mogę zdjąć czarnego piątku jeszcze, bo go nie mam, więc... O Jezus, planning speed organization, tragedia. Nie mogę zacząć innych drzewek, więc cały czas kontynuuję w expand the army. To mi da ogromne boosty, huge boosts. Naprawdę, to mi da potężne boosty, więc muszę to zrobić. Oczywiście nacisk w produkcji też położę na czołgi, bo one będą jednym z ważniejszych tutaj rzeczy, które wygrają mi tą wojnę. No i przebijamy się powoli. Oni nie mają żadnych szans, moje dywizje są impenetrable. Nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że gdybym spuszował piechotą, to wyszłoby to i tak dobrze, gdybym odpalił plan, ale nie chcę tego robić. I cały czas będziemy, moi drodzy, jest, Integration on Union Gains Core, wow. Dobrze, czyli będziemy w stanie odbić całą Amerykę i zdobyć na niej kory. Musimy się powolutku, powolutku przebijać. Tutaj, oni jeszcze sobie tutaj spalą organizację, dobrze. Bardzo fajnie. Dobrze, najważniejsze. Czekaj, czy on straci orga? Nie. Najważniejsze to jest zająć ten port, moi drodzy, i to tak naprawdę najważniejsze. Dwie dywizje się szybko... Dasz radę wejść? Proszę cię, daj radę. Moje ciężarówki muszą to przejechać. Takuj, wchodź. Kolejny kocioł wojsk amerykańskich zostaje właśnie zamknięty. Tutaj ciężarówki już nie są potrzebne, tu wystarczy tylko wepchać piechotę. Okej, moi drodzy, skończyło nam się robić expand the army, czyli powinniśmy ładne boosty wycisnąć. Military research, czy to? To mi jest niepotrzebne. To też mi jest niepotrzebne na razie. Ja bym chciał to zrobić, proszę, bo chcę pójść w common, please. Zmodyfikowałem lekko mój template. Nie jest może za mocny, ale będziemy się starali tu dorzucić troszeczkę więcej czołgów, lecz mam ich tylko 50, więc i tak będzie wyglądała cała wojna domowa. Kotłowanie, moje siły pancerne robią wyrwy. Co robimy? Idziemy w lepsze bronie, w lepszą artylerię, w lepsze czołgi, czy
w lepsze doktryny, idę w lepsze czołgi. 99-100, dziękuję bardzo. To jest ich koniec. Push, dziękujemy. Ale do Orleanu i do Zjednoczenia Ameryki jeszcze bardzo długa droga. Tutaj nawet czołgi brytyjskie przyszły. Świetnie. Mamy 170 czołgów, moi drodzy. Jestem zdumiony. Nowe tanki rosną w moich dywizjach. Ojejku, to już będzie zniszczenie kompletne. Do Orleanu jeszcze bardzo długa droga. Moi drodzy, czy komunistyczne, czy Combined Syndicates of America will win this war? We will find out in the next episode. Stay tuned, subscribe to the channel and hit the bell button to get notified when I upload my videos. Czy komunistyczne Stany Zjednoczone będą w stanie wygrać wojnę o swoją niepodległość? Czy zwyciężymy w tej wojnie domowej? I czy będziemy w stanie zaprowadzić swój porządek świata? Czy będziemy w stanie obalić fałszywych uzurpatorów komunizmu i wprowadzić jeden, prawdziwy komunizm dla ludzi pracujących? O tym dowiecie się już w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. A tak mówiąc już całkowicie poważnie, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takiej formie materiału, ok? Będę bardzo wdzięczny. Jeżeli wam się spodoba, to będę robił więcej takich serii. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Hejka!